Nie ma ważniejszej sprawy dla naszego życia, jak wykorzystać czas, w którym żyjemy na tej ziemi, żeby go nie zmarnować, żeby nie obrócić go w pustkę, żeby nie stracić tego, co przyniósł nam Chrystus Jezus, światłości, żeby nie wracać do ciemności i znowuż nie błądzić, nie wiedząc, dokąd się idzie, po co się idzie i z kim się przyjdzie nam spotkać, żeby pamiętać o tym, że każda sekunda jest wykupiona Jego ofiarą, Jego krwią. Każda sekunda bez Niego to jest największa strata, jakokolwiek może zarejestrować człowiek w swoim ziemskim życiu. Nie ma takiej straty porównywalnej do jednej sekundy wierzącego człowieka, który ją straci, zamiast być z nią w niej z Chrystusem Jezusem. Wiem, że złodziej przychodzi w sposób taki, żeby podejść człowieka, żeby człowiek zaniedbał czas swego nawiedzenia i okazało się później, że nie ma już tego rozpoznania Pana Jezusa Chrystusa. Słowa Pana gdzieś umknęły hen daleko, a cielesność wysunęła się do przodu. Ewangelia Marka, 14 rozdział. 14 rozdział od 32 wiersza. I przyszli do ogrodu, który zwano Getsemane i rzekł do uczniów swoich, siądźcie tutaj, aż się pomodlę. I wziął z sobą Piotra, Jakuba i Jana i począł się niepokoić i trwożyć. I rzekł do nich, smętna jest dusza moja aż do śmierci. Zostańcie tu i czuwajcie. Potem postąpił nieco dalej, padł na ziemię i modlił się, aby jeśli to możliwe, ominęła go ta godzina. I mówił, Abba, Ojcze, Ty wszystko możesz. Oddal ten kielich ode mnie. Wszakże nie co ja chcę, ale co Ty. I przyszedł i zastał ich śpiących i rzekł do Piotra, Szymonie, śpisz? Pierwsze widzimy w wielkim boju naszego Pana, przecież ten bój toczy się o mnie, o Ciebie. On jest tam z powodu Ciebie i mnie. On wie, że będzie to, że On przyjmie nasze grzechy na siebie, będzie to rozłączeniem z Ojcem. Syn boleje bardzo nad tym. Jego miłość jest doskonała, tam nie ma ułamka, jakiegoś zletnienia w tej miłości. Jest to doskonała miłość, która zdaje sobie sprawę, że wolą Ojca jest to, aby On wziął na siebie nasze grzechy, ale On zdawał sobie sprawę, że to Go oddzieli od Ojca. Jest w wielkim wołaniu i prosi swoich uczniów, czuwajcie. I kiedy wraca i przychodzi, zastał ich śpiących. Ale pomyśl, dlaczego on nie mówi do nich wszystkich? Dlaczego on mówi do Piotra? Piotrze, dlaczego on mówi do Piotra? Przecież wszyscy zasnęli. Piotr wiele razy wykazywał się gorliwością, ochotą podążania za Panem, ale też i Pan Jezus okazywał Piotrowi coś szczególnego. W Ewangelii Jana pamiętamy, jak 3 razy pytał się Piotra, miłujesz mnie więcej niż ich? Panie, Ty wiesz, że Ci miłuję. Paś, owce moje. Znowuż ten Piotr, który teraz ma wielkie zadanie wyznaczone. Piotrze, wiem, że miłujesz mnie, ale musisz mnie miłować więcej od nich, abyś nie spał. Abyś nie spał wraz z nimi. I gdy oni będą zasypiać, Ty im nie pozwól na to, żeby zasypiali. Ty pilnuj ich trzeźwości i czujności, gdyż kiedy wierzący ludzie zasypiają, to diabeł bardzo się z tego cieszy. Pamiętamy i czytane było z listu Piotra, będę wam o tym przypominał, abyście nie zasnęli. Wszyscy byli apostołami, prawda? Wszyscy byli powołani do tego, żeby być apostołami, zwiastunami Jezusa Chrystusa. Jednakże i spośród nich Pan Jezus wyznacza Piotra, któremu mówi, Piotrze, dlaczego pozwoliłeś na to? Jeżeli tobie coś Pan daje więcej, to daje ci po to, żeby pilnować
siebie i tych, wśród których przebywasz. Człowiek, który zasypia na tak wielkim polu bitwy, na tak niebezpiecznym polu bitwy, jest to człowiek, który traci świadomość, co się dzieje wokół. Tak, Piotrze, mówiłeś, że jesteś gotów na śmierć, pójść ze mną, a nie mogłeś wytrzymać godziny? Chwili, kiedy idę się modlić, nie mogłeś wytrzymać, by modlić się ze mną? Jak musi być to ważne dla mnie i dla ciebie, żeby kiedy ciało jest mdłe, duch był ochoczy i zwycięski i wygrał z ciałem. Kiedy patrzysz na to, co się dzieje wokół, ilu ludzi już opadło z sił i poddało się depresji, zniechęceniu i zgubieniu najwyższych wartości chrześcijaństwa, miłości do Boga, do Pana Jezusa Chrystusa i do siebie nawzajem. Czuwajcie i módlcie się, abyście nie popadli w pokuszenie. Duch wprawdzie jest ochotny, ale ciało mdłe. I odszedł ponownie i modlił się tymi samymi słowami. A gdy wrócił, zastał ich znowu śpiących, albowiem oczy ich były obciążone i nie wiedzieli, co mu odpowiedzieć. I przyszedł po raz trzeci i rzekł im, jeszcze śpicie i odpoczywacie. Dość tego. Nadeszła godzina, oto Syn Człowieczy będzie wydany w ręce grzeszników. Wstańcie, pójdźmy, oto ten, który mnie wydaje, przybliża się. Trzy razy tak Pan Jezus idzie, odchodzi i wraca. I za każdym razem zostaje ich śpiących. Oni się budzą, kiedy On przychodzi. Oni zaczynają doznawać, że to jest ważna sprawa. Ale kiedy On tylko odchodzi walczyć, oni znowu zasypiają. Wydaje się, jak chwilowe u człowieka jest otrzeźwienie. Kiedyś dociera do ciebie Boże Słowo, o Panie, to jest tak ważne, będę walczyć o to, nie poddam się, nie zrezygnuję. Mija jakiś krótki czas i człowiek już jakby zapomniał o tym, co tak naprawdę mówił do Pana. I dalej śpi. Traci się walka o dzieci, o obecność Chrystusa w domu. Człowiek coraz więcej myśli o świecie niż o Bogu. A Jezus mówi, czuwajcie i módlcie się, abyście nie popadli w pokuszenie. I co? Ostrzeżenie wodza, który wie, co się dzieje na polu bitwy, jest minięte i człowiek dalej co robi? Śpi. Śpi, nie widzi pola bitwy, nie widzi, o co toczy się bitwa i nie widzi, jaki oręż powinien być używany w tej bitwie, aby wygrać i należeć do Chrystusa Jezusa. Modlitwa czystego serca. Wiele dało Piotrowi. Piotr rozpoczyna kazanie, kiedy Duch Święty zstępuje na Kościół. Piotr jest posłany do Korneliusza. Czy doznajesz, że Pan coś z tobą robi takiego, żebyś ty czuwał, czuwała i żebyś nie spał, nie spała i pomagała innym, czy pomagał innym nie spać? Najlepszym bodźcem jest miłość, miłość czekania na Pana. Piotr miłował, ale nie miał tego duchowego jeszcze posilenia, które by go trzymało w czujności i trzeźwości przy Panu. On składał Panu obietnice, których nie umiał dotrzymać, bo jego ciało było mdłe i ono zabierało mu trzeźwość i czujność i powodowało, że człowiek tracił świadomość, po co żyje. Czy dla nas ludzi jest coś ważniejsze od tego, by należeć do Chrystusa, skoro On jeden może nas zbawić? A zobaczcie, co się dzieje z ludźmi. Opuszczają Jezusa i myślą sobie, że są nadal wierzącymi ludźmi. To tak jakby opuścić arkę, gdzie wszędzie jest tylko woda i czuć się, że przecież się uratuje. Co się dzieje z ludźmi? Jak myślicie, że to się dzieje tylko w obecnym pokoleniu? Jak myślicie, dlaczego Jezus trzy razy robi to samo? Dlaczego trzy dni jest w grobie?
Jesteśmy w trzecim tysiącleciu. Jeżeli spojrzymy na historię od urodzenia Pana Jezusa Chrystusa do obecnej chwili, to zawsze znajdziemy śpiących, wierzących ludzi. Ale zawsze też znajdziemy jakichś ludzi, jakiegoś jednego człowieka, który jest obudzonym przez Chrystusa Jezusa i on budzi innych ludzi i tak zwane przebudzenia powstają wtedy i ludzie zaczynają doznawać, że jest Pan. Ale mija jakiś czas, ludzie nasycą się i znowu zasypiają. I znowuż Pan wzbudza kogoś, kto jest poruszony w sercu i nie umie znieść tego spania. I zaczyna budzić ludzi, a Pan jest tym człowiekiem. Również kiedy ludzie się budzą, przystępuje do akcji diabeł z nauką niby chrześcijańską, ale ona jest oszukańczą. Szybko występuje do akcji z łaską, że łaska pozwala ci żyć jak chcesz i jesteś uratowanym, uratowaną. Możesz robić co chcesz, kiedy chcesz i jak chcesz i wszystko będzie w porządku. I tak mi też przyszło w związku z tą sprawą, że gdyby dzisiaj władza w Polsce ogłosiła łaskę dla wszystkich kierowców i powiedziała, że nie ma znaczenia, jakie znaki stoją na drodze, możesz jeździć jak chcesz, jest łaska. Zgadzamy się na to, że możesz robić jak chcesz, jeździć wolno albo szybko, rób sobie co chcesz, jest łaska, nikt ci nie wlepi mandatu za to, że jedziesz za wolno, czy za szybko, czy szalejesz, czy nawet zabijesz kogoś na drodze. Nikt nie będzie od ciebie wymagał żadnych odpowiedzialności. Bałbyś się wyruszyć na drogę? Ja bym się bał. Bo zdaj sobie sprawę, że jest wielu szaleńców, którzy wykorzystałoby to, żeby sobie poszaleć. Jeśli dasz człowiekowi wierzącemu taką naukę, to 100%, że ten człowiek zacznie szaleć i zacznie sobie pozwalać na zderzenia, na uderzenia, na oskarżenia, na pomówienia, na lekceważenia, na różne te akcje, które są zabronione w Królestwie Bożym, bo będzie się czuć bezpiecznie i będzie czuć, że nie ma odpowiedzialności za to. Nikt go nie ukara, bo jest łaska. Nikt jej nie ukara, bo jest łaska. Rozumiecie, że taka łaska jest nieprawdziwa, jest fałszywa. Ale łaska, która łączy się z miłością i z odpowiedzialnością za każde działanie i kiedy zdajesz sobie sprawę, że wszystko, co robisz, robisz dlatego, bo twój Jezus nie przyszedł zabijać, ale ratować i nikogo nie zabijesz, ani nie dobijesz. Nie przyłożysz ręki do niszczenia, bo jesteś pod łaską. Wykorzystasz wszystko, żeby ratować, nie zatracać. Wtedy będziesz normalnie rozumiejącym łaskę. Tak właśnie powstawali ci, którzy się budzili i rozumieli, że łaska to Pan, życie Jezusa w nas. A Jezus nie przyszedł zatracać, ale ratować, zbawiać. A więc spotykamy Pawła, spotykamy Piotra w różnych sytuacjach. Kiedy widzimy to Boże działanie i Bożą pracę, nie jest łatwe budzić innych. Piotr musiał się tłumaczyć nieraz. Pan Jezus pokazywał, że kto jest największy, to jest ten, który służy wszystkim. Widzicie, jak piękne jest chrześcijaństwo, ono jest jasne, klarowne. Dopóki my nie śpimy, to my jesteśmy szczęśliwymi, bo widzimy to jasno. Ale kiedy zasypiamy, wszystko staje się zamglone i człowiek robi takie dziwne rzeczy, że aż nie wiadomo, do czego to przypisać. Mieni się wierzącym, a zachowuje się zupełnie inaczej. Możesz powiedzieć wtedy, że człowiek zasypia. Wiesz, co to znaczy zasnąć za kierownicą? A co to znaczy, kiedy chrześcijanin zasypia? Jest niebezpieczeństwo, że zabije siebie i innych. Jezus mówi, abyście nie byli zgorszeniem dla innych. Abyście nie zgorszyli jednego z tych najmniejszych nawet. A więc jakaż odpowiedzialność jest na mnie i na tobie, żeby nie spać, żeby czuwać. Bo jeśli nie będziemy czuwać, to pokuszenia zwiodą. I łatwo człowiek zacznie postępować jakąś własną drogą, własnymi sposobami działania. A więc Bóg daje jakąś władzę
człowiek zaczyna doznawać, że otrzymuje od Pana coś więcej. Piotr zaczął zdawać sobie sprawę, że staje się kimś ważnym w Kościele. Piotr idzie na rybę i inni idą na rybę. Pan Jezus bierze Piotra i mówi: Piotrze, to nie twoje zadanie odprowadzać, lecz przyprowadzać. A więc komu więcej dano, od tego więcej się wymaga. Kiedy jesteś kawalerem, odpowiadasz za siebie, ale kiedy bierzesz żonę, otrzymujesz dar od Boga, więc odpowiadasz za siebie i za dar, który ci Bóg dał. Kiedy rodzą się dzieci, zaczynasz odpowiadać za siebie, za żonę i za dzieci, które dał wam Bóg. Jesteś głową, od ciebie więcej się wymaga. Czego? Naśladowania Chrystusa. Nie władzy absolutorium, ale władzy miłości, łaski, dobroci, zniesienia wielu przeciwności i okazania się prawdziwym mężem pokoju. Wchodzisz do zboru, nawracasz się, wymaga się od ciebie, żebyś się słuchał, żebyś był posłuszny czy posłuszną. Ale kiedy później zaczynasz dojrzewać i zaczynają ludzie doświadczać przy tobie, że widzą w tobie coś wspaniałego i zaczynają się przy tobie nawracać, zaczynasz doznawać, że odpowiadasz już nie tylko za siebie, ale i za tych, wśród których doświadczasz przebudzenia, poruszenia. Zaczynasz się troskać. Zaczynasz myśleć, żeby coś się im złego nie stało, żeby gdzieś ich diabeł nie zwiódł. Zaczynasz się modlić o nich. Doświadczasz, że to jest dla ciebie bardzo ważne, żeby wytrwali. A więc normalne uczucia, większa odpowiedzialność. Psalm 121. Pieśń pielgrzymek, oczy moje wznoszę ku górom. Skąd nadejdzie mi pomoc? Pomoc moja jest od Pana, który uczynił niebo i ziemię, niechaj nie da się potknąć Twojej nodze i niech nie drzemie stróż Twój. Oto nie drzemie ani nie zasypia stróż Izraela. Pan stróżem Twoim, Pan cieniem Twoim po prawicy Twojej. Słońce nie będzie Cię urazić za dnia, ani księżyc w nocy. Pan strzec Cię będzie od wszelkiego zła, strzec będzie duszy Twojej. Pan strzec będzie wyjścia i wejścia Twego teraz i na wieki. Oto nie drzemie, nie śpi Twój stróż. Pilnuje Ciebie każdego dnia, każdej sekundy, byś należała do Niego, by Twoje decyzje były doskonałe. Wiecie, kiedy patrzymy na Jezusa Chrystusa, u Niego nie ma ułamka zachwiania, ani chwili takiej, żebyś zobaczył Go, że On idzie swoje sprawy, załatwia, zostawiając sprawy Ojca. Nigdy Go tam nie znajdziesz. Ale ludzie to potrafią zrobić, mniemając, że mają rację. Odchodzą od spraw Bożych, zajmują jakąś inną pozycję, a potem gdzie ich znajdujesz? W kłamstwie, w oszukiwaniu braci i sióstr. Bo gdzie mogli spotkać to, jak nie u diabła, do którego poszli w tym, kiedy zostawili Jezusa? Musieli być u Ojca kłamstwa, bo nie można nie być u Pana Jezusa i nie być u diabła. A potem przychodzą i kłamią. Bo gdzie byli? Próbują wybielić, zasłonić. Okazać, że było całkiem pięknie i wspaniale, tylko owocu nie ma. A więc zobaczmy, jak potrzeba być trzeźwym i czujnym i pilnować tego. Jak twoje dziecko przychodzi umurusane czymś, to zdaje sobie sprawę, gdzie ono było. A ono ci mówi: nie, nie, nie byłem nigdzie tam, tatuś, nie byłem. Byłem tylko tu przy placu zabaw, nigdzie nie chodziłem. A skąd te smary na twoich portkach? O, pewno Wojtek mnie przeszedł i przetarł. Albo kto inny. Zaraz kłamiesz, bo zasłaniasz to, co się stało, a w rzeczywistości było inaczej. Szkoda, że to w chrześcijaństwie też wchodzi. Ludzie robią coś takiego, myśląc, że oszukają Pana. Nie drzemie. Zawsze jest tym, który widzi, słyszy, jest. Czuwajcie. Nie śpijcie. W każdym pokoleniu Kościół zasypiał. W każdym pokoleniu diabeł usypiał Kościół. W każdym. Już jak apostołowie byli, już próbował usypiać. Już były
te sytuacje, te wszystkie, kiedy Paweł wzywa tych starszych z zboru w Efezie i mówi, kiedy ja odejdę, kiedy odejdę ja, który pilnuję tego wszystkiego w sposób jawny i oczywisty, bo taką władzę dał mi Pan, to spośród was powstaną przewrotni mężowie, którzy będą chcieli pociągnąć z Kościoła ludzi za sobą, aby czerpać chwałę z tych ludzi, swego imienia. A więc nie dziwmy się, jeśli w Kościele pojawiają się ludzie, którzy szukają własnej chwały i chcą pociągać ludzi za sobą. Tak już było od początku. Ale zawsze też w Kościele byli tacy, którzy zdawali sobie sprawę, że pociągnąć kogoś za sobą, to sprowadzić kogoś na manowce. I dlatego pilnowali się Pana, aby samemu wytrwać, czy samej, i nikomu nie zaszkodzić. Łaska mówi, nie szkódź, nie czyń szkody bliźniemu twemu, miłuj bliźniego twego, czyń dobro bliźniemu twemu. Księga Objawienia, 2 rozdział. A więc w każdym czasie było tak, że Bóg wzbudzał ludzi, którzy doznawali wspaniałego olśnienia, spotkania z Bogiem i w którym wnętrzu powstało to, co było potrzebne, aby oni stali się udziałowcami świętej prawdy, którą sam Bóg napełnił ich serca, który sam Pan wytłumaczył im słowa swoje, aby oni wiedzieli, jaka jest prawda. I mimo czasów zakłamań i różnych sposobów diabła, aby zniekształcić tak prawdę, żeby kolejne pokolenie nie mogło dojść do prawdy, to i tak Bóg przez Ducha swego wskazywał poprzez Słowo Boże i poprzez działanie swoje, jaka jest prawda. Prawdą zawsze było nowe człowieczeństwo. Każdy, który budzony był przez Boga, najpierw sam czy sama poznawali nowe człowieczeństwo, aby o tym nowym człowieczeństwie mówić ludziom i żeby budzić ich z mrzonek, że stary człowiek może wejść do wieczności z Bogiem. I co tu czytamy? Do anioła zboru w Efezie napisz. Kiedyś mówiliśmy już o tym, a ku przypomnieniu teraz powiem, że to nie jest anioł z nieba. Jezus nie mówi do anioła w niebie. On mówi do zwiastuna w zborze w Efezie. Do tego, który jest zwiastunem od Pana w Efezie. Któremu Pan dał odpowiedzialność, aby pilnować prawdy w tym miejscu. Mogę wam pewną rzecz pokazać. Ewangelia Mateusza, 11 rozdział, od 10 wiersza. To jest ten, o którym napisano. Oto ja posyłam, tu jest mamy posłańca, ale kiedy weźmiecie grecko-polski Nowy Testament, tam jest ja posyłam anioła mego. Angelos. Angelon. Przed tobą, który przygotuje drogę twoją przed tobą, zaprawdę powiadam wam, nie powstał z tych, którzy z niewiast się rodzą, większy od Jana Chrzciciela, ale najmniejszy w Królestwie Niebios, większy jest od niego. A więc jest to Jan Chrzciciel, on nie jest aniołem, jest człowiekiem z ciała i krwi, ale jest posłańcem Bożym. Jest tym, który ma wykonać zadanie. Jakie to jest zadanie? On ma przebudzić ze snu Izraela. On ma pojednać ojców z synami, on ma wzbudzić ducha pokuty. On jest aniołem, posłańcem od Boga, w którym mieszka sprawiedliwość Boża. Ten człowiek jest innym, największym urodzonym z ciała i krwi. Ewangelii Łukasza, 9 rozdział, od 51 wiersza. I stało się, gdy dopełniły się dni, kiedy miał być wzięty do nieba i postanowił pójść do Jerozolimy, że wysłał przed sobą angelus.
A ci w drodze wstąpili do wioski samarytańskiej, aby mu przygotować gospodę. Tutaj aniołowie to apostołowie posłani, specjalni zwiastuni, którym dano więcej, aby oni mogli nieść to, co potrzebne. Łukasz, 7 rozdział, 24 wiersz. A gdy odeszli angelon, tu posłańcy Jana, zaczął Jezus mówić do tłumów o Janie, coście wyszli oglądać. Wcześniej Pan im pokazał to, co Jan potrzebował zobaczyć. Ci posłańcy od Jana są też nazwani angelos. Specjalni posłańcy, których wysłał Jan, aby dowiedzieli się od Pana Jezusa, specjalni, aby przynieść prawdziwą informację, aby zbadać sprawę, jak się rzeczy mają. Nie byle jacy, o których Jan miał pewność, że są trzeźwi, że wiedzą, co mają zbadać i zbadają to i wrócą z prawdziwą informacją. Jakub 2,25. W podobny sposób i Rahab, nierządnica, czyż nie z uczynków została usprawiedliwiona, gdy przyjęła angelus? Przyjęła angelus, posłów, i wypuściła ich inną drogą, kiedy przyjęła tych dwóch specjalnych posłańców, którzy mieli przebadać tą ziemię. Musieli być trzeźwi, czujni i przynieść rzetelną informację, rzetelne sprawozdanie. Więc jest to człowiek specjalnie postawiony w tym miejscu przez Pana, aby pilnował w Kościele, aby Kościół był czujny i trzeźwy, i do niego Pan skierowuje napomnienie. Masz wszystko to, lecz wspomnij więc, z jakiej wyżyny spadłeś i upamiętaj się i spełniaj uczynki takie jak pierwsze, a więc masz odpowiedzialność. Miałeś pilnować tego, żeby w tym zborze, moim zborze, była miłość. Zaniedbałeś ją sam osobiście i ona również zaczęła upływać z tego mojego miejsca, w którym, mówi Pan, chcę przebywać i przechadzać się w tym miejscu. Jeżeli nie zrobisz porządku, przyjdę i rozproszę was. Kiedy czytamy 2:8, do anioła zboru w Smyrnie napisz, to mówi pierwszy i ostatni, który był umarły, ożył. Znam ucisk twój i ubóstwo, lecz tyś bogaty i wiem, że bluźną tobie ci, którzy podają się za Żydów, a nimi nie są, ale są synagogą szatana. Nie lękaj się cierpień, które mają przyjść na cię. Oto diabeł wtrąci niektórych z was do więzienia, abyście byli poddani próbie i będziecie w udręce przez 10 dni. Bądź wierny aż do śmierci, a dam ci koronę żywota. Człowiek? Czy anioł, ale specjalny człowiek, ze specjalnym napełnieniem ducha, z objawieniem, które jest potrzebne, aby być takim kimś, który będzie pilnował prawdy Bożej w danym miejscu. Możemy być pewni, że apostoł Paweł to jest angelon, posłaniec Chrystusowy, który ma pilnować wśród pogan prawdy Ewangelii. I on powiedział: nie dopuściłem do tego, żeby fałszywi nauczyciele wykręcili prostą naukę Pana Jezusa Chrystusa. Tu mamy 2:18, a do angelon zboru w Tiatyrze napisz. To mówi Syn Boży, który ma oczy jak płomień ognia, a stopy jego podobne są do mosiądzu. Znam uczynki twoje i miłość, i wiarę, i służbę, i wytrwałość twoją, i wiem, że ostatnich uczynków twoich jest więcej niż pierwszych, lecz mam ci za złe, że pozwalasz niewieście Izabeli. I znowuż odpowiedzialny człowiek pozwala na to, żeby wprowadzono nauczanie kobiet do Kościoła Jezusa Chrystusa. Jeżeli Pan kogoś stawia na jakimś miejscu odpowiedzialności, pamiętacie, co było powiedziane do Ezechiela: czynię cię prorokiem,
I jeżeli powiem, idź i powiedz temu grzesznikowi, że jest grzesznikiem i potrzebuje się upamiętać, i pójdziesz i powiesz, i ten grzesznik się nie upamięta, to on zginie z powodu swojego grzechu, a ty uratujesz się. Ale jeżeli powiem ci, abyś poszedł do tego grzesznika i powiedział mu, żeby się upamiętał, a ty nie pójdziesz i ten grzesznik zginie, to ty odpowiesz za jego krew. Jest odpowiedzialność. Jeżeli Bóg kogoś bierze i stawia go na pozycji, daje też i odpowiedzialność. To nie jest tak, że stajesz na pozycji w kościele i możesz sobie frywolnie pozwalać, bo co tam, przecież nic ci nie grozi. Grozi ci od razu odpowiedzialność za to. A więc człowiek, który jest postawiony, musi znać prawdę, żeby wiedział, czego pilnuje. 3:1-3. A do angelon zboru w Sardes napisz, to mówi ten, który ma 7 duchów bożych i 7 gwiazd. Znam uczynki twoje, masz imię, że żyjesz, a jesteś umarły. Bądź czujny i utwierdź, co jeszcze pozostało, a co bliskie jest śmierci. Nie stwierdziłem bowiem, że uczynki twoje są doskonałe przed moim Bogiem. Pamiętaj więc, czego się nauczyłeś i co usłyszałeś i strzeż tego i upamiętaj się. Jeżeli to weźmiemy, będziemy sobie czytać, że Pan mówi do anioła jakiegoś tam, jakiegoś anioła, to tracimy trzeźwość, o co Panu chodzi tak naprawdę. Ale jeżeli widzimy to konkretnego człowieka postawionego przez Pana, którego Pan dał objawienie i wskazania, ale też nałożył na niego odpowiedzialność pilnowania Bożych spraw, to zdajemy sobie sprawę, że to jest poważna rzecz. Dlatego jest napisane, bądźcie posłuszni przewodnikom waszym, których Pan postawił z czoła, aby pilnowali dusz waszych, aby one nie zginęły. Nie napisane by to było, jeżeli by ten człowiek nie dostał odpowiedzialności od Pana za to, co czyni. To nie jest pozycja, która jest zabawną, fajną, gloryfikacja, ludzie wokół ciebie chodzą i klaskają ci. To jest pozycja, która jest oplutą pozycją często. Wykpioną, wyśmianą, wyszydzoną, tak jak Słowo Boże mówi. Bo taka była pozycja Chrystusa. Śmiali się z Niego, pluli na Niego, kpili z Niego. A Pan wygrał. I dalej czytamy od 7. A do angelon zboru Filadelfii napisz, to mówi święty, prawdziwy, ten, który ma klucz Dawida, ten, który otwiera, a nikt nie zamknie i ten, który zamyka, a nikt nie otworzy. Znam uczynki twoje. Oto sprawiłem, że przed tobą otwarte drzwi, których nikt nie może zamknąć, bo choć niewielką masz moc, jednak zachowałeś moje słowo i nie zaparłeś się mojego imienia. Oto sprawił, że ci z synagogi szatana, którzy podają się za Żydów, a nimi nie są, lecz kłamią, oto sprawił, że będą musieli przyjść i pokłonić się tobie do nóg i poznają, że ja ciebie umiłowałem. Ponieważ zachowałeś nakaz mój, by przy mnie wytrwać, przeto ja cię zachowam w godzinie próby. Zobaczcie, znowuż Boży człowiek, który stoi. Jeżeli Boży człowiek stoi na pozycji, to ten człowiek rozsiewa wokół siebie światło Chrystusowe i też głosi to, co jest prawdą. Nawet wśród takich ludzi następuje wypławienie, Słowo Boże mówi. I spośród takich ludzi, to co wspomniałem z tego listu z dzieł apostolskich, ze zboru w Efezie, spośród jeszcze was nastąpi wypławienie i okaże się, że niektórzy szukają swego, a nie Pańskiego. Ale na pewno byli tam tacy, którzy miłowali Pana, należeli z całego serca do Pana i nie szukali własnej chwały, ale szukali tego, co znaleźli w Chrystusie Jezusie. To jest to, żeby innych zbawić, ratując siebie samych. Wielu myśli, że na polu chrystusowym to można pohasać, pomachać czymś tam i sobie myśleć, że już się stoczyło wielki bój. Pan do końca mówi, bądź gorliwy, upamiętaj się. Mówi to do tego, któremu nałożono największy ciężar, żeby ten człowiek niósł go dla Pana. Zdajcie sobie sprawę, że ciężar to zbór. Pamiętacie arcykapłana, co miał dźwigać, kiedy szedł przed Boże oblicze? Miał dźwigać 12 plemion Izraela. I on miał to robić w miłości i w czystości Bożej. Kościół to nie jest zabawne miejsce, w którym można frywolnie sobie poprzebywać. Zginiesz, jeśli będziesz się bawić w Kościół. Kościół to jest miejsce dla chwały Pana Jezusa Chrystusa.
wspaniałe miejsce. Gdyby Bóg nie wzbudzał następnych i następnych, diabeł uśpiłby całą ludzkość. Wszyscy ludzie by spali i myśleli sobie o czymś tam. Kiedy otworzymy list do Hebrajczyków, 12 rozdział, od 22 wiersza czytamy: lecz wy podeszliście do góry Syjon i do miasta Boga żywego, do Jeruzalem niebieskiego i do niezliczonej rzeszy aniołów, do uroczystego zgromadzenia. I znowuż mamy angelon. A może chodzi właśnie o tych, którzy mieli pilnować wszystkich na przestrzeni wszystkich pokoleń, aby należeli do Pana Jezusa Chrystusa, do niezliczonej rzeszy aniołów. Tam nie ma do w Grece, aniołów uroczystego zgromadzenia. A nawet nie ma w pierwszej formie, to nie tyle jest niezliczonej, tylko dziesiątków tysięcy zwiastunów wzbudzonych przez Boga do pilnowania tego, co zaczęło się w Chrystusie Jezusie. Bo trzeba to pilnować, trzeba koło tego chodzić, trzeba się tym zajmować i trzeba mieć to od Pana, żeby wygrać. A jeśli się nie wygra, to człowiek straci jeszcze więcej niż ci, którym się zajmował. A więc toczy się bitwa, ludzie się nawracają i chcą skrępować zwiastunów, żeby ich przyciągnąć na stronę grzechu i spowodować, żeby oni w litości sobie pomyśleli: ustąpmy trochę od spraw Chrystusa, zmieńmy Kościół na bardziej przyjazny dla otoczenia, to znaczy bardziej przyjazny dla grzeszników. Usuńmy trochę z tego, co Pańskie, i pozwólmy, żeby grzesznik nie czuł się tak źle w Kościele. To będzie zdrajca. Ale jeśli myśli w ten sposób, przecież Pan chce się przechadzać po zborze. Niech wszyscy będą święci, niech wszyscy kosztują z tego, kim jest Chrystus. Niech będą to bohaterzy wiary, którzy trzymają się linii Chrystusowej i do końca są wytrwali w tym, co jest ważne. Paweł znalazł takiego Tymoteusza, który poszedł wiernie za nim. On wiedział, że Paweł idzie za Panem Jezusem Chrystusem, a więc nie poszedł sobie w ciemno za kimś, poszedł za Jezusem, widząc go w Pawle. Wiecie, że diabeł będzie coraz więcej miejsc zajmował. Już wam mówiłem, ci, którzy byli już wcześniej, dużo wcześniej w tym zborze, że świątynia, która wcześniej należała do Pana, będzie przejmowana przez diabła i diabeł zasiądzie w tej świątyni, podając się za Boga. I mówiłem wam, że to są ludzie, a nie budynek. Ci, którzy najpierw byli zamieszkani przez Pana, później będą odwracać się od Boga, aż diabeł zajmie pozycję, żeby stać się ich Bogiem i zasiądzie w nich jako Bóg. Tak jest diabeł. I to na oczach wielu pokoleń się działo, a w szczególności będzie się działo na oczach ostatniego pokolenia, które będzie, nim przyjdzie Pan. Miłość wielu oziębnie, ludzie się odwrócą, porzucą prawdziwe należenie do Chrystusa. Wielu fałszywych proroków wyjdzie, głosząc fałszywe nauczania. Ale kto wytrwa do końca, ten będzie zbawiony. Jeśli będziesz trwać do końca, będziesz widział, jak diabeł przejmuje ludzi jednego po drugim, jednego po drugim. I coraz więcej będziesz widział opętanych ludzi, których Bóg wydał, dlatego że nie miłowali Bożej prawdy, nie chcieli słuchać się Jezusa Chrystusa. To jest wszystko napisane w Biblii, to wszystko musi się wykonać. A że ludzie śpią, to nie zdają sobie z tego sprawy, co czytają. Czytają to, mijają to, idą dalej i myślą sobie, że w Kościele zawsze będzie zabawnie, fajnie będzie, atrakcyjnie. Zawsze będziemy opowiadać o tych różnych fajnych rzeczach. A przecież to jest najpiękniejsze, że możesz być cząstką ciała Jezusa Chrystusa. Czystą cząstką ciała Jezusa Chrystusa. Tego pilnujmy. Jest wielkie parcie dzisiaj, żeby zadomowić grzech
zgromadzeniach. Tak jak było parcie, jest opisane to w Księdze Objawienia. To jest objawienie Jezusa Chrystusa, które dał mu Bóg, a które on przez swojego zwiastuna, posłańca, przekazał Janowi. Bóg powiedział, że chce z nami współdziałać w jednej sprawie tylko, abyśmy byli podobni do Jego Syna Jezusa Chrystusa. Kto chce takiego Boga? To niech pamięta, że Bóg nie pozwoli ci na zabawy. Bóg będzie z tobą się obchodzić bardzo poważnie, bo jeśli ty masz być podobnym do Jego Syna, czy podobną, to sprawa jest bardzo ważna. To nie będzie zabawa w Kościół i w to, że robisz sobie co chcesz w Kościele, bo ktoś ci co zrobi. Bóg ma czas, Bóg się nigdy nie spieszy. On jest sędzią, któremu nikt nie umknie, nie ucieknie. Czas nie wygubia. Bóg ma swój czas na sądzenie tych, którzy nie chcieli Jego Syna. Ale też ma czas na to, żeby prowadzić do swego domu tych, którzy miłowali Jego Syna i uznali, że nie ma nic cenniejszego jak to, żeby żyć dzięki Jezusowi Chrystusowi na tej ziemi. Sprawa jest bardzo poważna, wspaniała, dostojna, chwalebna, ale też bardzo poważna. Uczmy się tego właśnie Chrystusa i poznawajmy Go uczciwie, należąc do Niego. Pamiętacie, że co Jezus przeżył? Odrzucenie. Najwspanialszy nauczyciel, Boży Syn, Syn Człowieczy, jedyny taki, odrzucony przez ludzkość, wykpiony, wyszydzony. I tak każdy nauczyciel od Pana Jezusa będzie doświadczać tego samego. Skoro mówili o mnie, że demon mieszka w Panu, Pan mówi, będą też o was to mówić. Będą mówić, to jest jakaś dziwna rzecz. Przecież jesteśmy pod łaską, a tutaj ograniczenia. A kiedy ci powiem, że był zakon mojżeszowy, przychodzi Jezus, stała się łaska. Ale łaska nie jest bez zakonu. Zakon Chrystusowy jest teraz pod łaską. A więc prawo jest tu jeszcze bardziej nie pozwalające tobie ani mi krzywdzić innych. Jeszcze bardziej wzmocnione jest. Łaska to nie jest jeździ sobie jak chcesz. Do tyłu, do przodu, w bok, nie patrz na innych. Łaska mówi, zważaj na bliźniego swego, miłuj go jak siebie samego. Czcij Pana swego i chciej mieć otwarte serce, żeby budować się z innymi na Boży dom. Na twoich oczach, jeśli ty nie odpadniesz, to dziękuj Bogu i pilnuj tego, bo to jest cenne. Ale na twoich oczach wielu będzie odpadać i będzie odchodzić od Pana. Wielu miłość oziemnie i będą mówić, że są wierzącymi ludźmi, a ty jesteś głupkiem, myśląc sobie, że ty potrzebujesz tego wszystkiego, czystości, świętości, nieskalaności, uczciwości, wierności. Oni są zbawieni bez tego wszystkiego. Oni mogą pójść i oglądać, co chcą. A ty co, taki jesteś święty? No właśnie, taki święty. Twoje oczy są zbyt czyste, by patrzeć na zło, mówi prorok. A oczy Kościoła Jezusa też są zbyt czyste, by patrzeć na zło, by szukać tego, co złe i za tym się rozglądać. Jeżeli dostajesz coś od Pana, pamiętacie, talent, 5 talentów, 10 talentów. Ile komu Pan da, tyle od tego wymaga, żeby to było co? Pomnażane. W trosce, żeby to było pomnażane zgodnie z wartością, jaką ma ten pierwszy talent, czy drugi, czy trzeci, bo wszystkie pochodzą od Pana. Pamiętaj, że to jest najpiękniejsza sprawa, która ciebie i mnie spotkała, ale też i najtrudniejsza, bo ciało próbuje w to się wedrzeć. Ale ciało i krew nie wejdą do Królestwa Bożego. Pamiętaj, że wieczność istnieje. Pan był na ziemi, Pan poszedł tam, stawia się za nami, ale teraz ty i ja musimy dotrzeć do tego miejsca. Przejdziemy przez wiele ucisków, przez wiele trudności, bo Pan Jezus to powiedział i taka jest prawda. Ostatnia to godzina, dzieteczki, mówi Jan. Oto nadeszła ta godzina, mówi Pan. Trochę długo trwa, co? Piotr mówi, nie dajcie się zwieść i oszukać. Przyjdą szydercy i kpiarzy, będą mówić, od kiedy Pan to powiedział, to cały czas jest tak samo, nic się nie zmienia. A wy pamiętajcie,
że Pan okazuje cierpliwość, bo nie chce nikogo zaskoczyć. Wiele ostrzeżeń będzie się pojawiało wobec ludzi i wielu ludziom Pan pokaże, że nie jesteś gotowy, nie jesteś gotowa na spotkanie z Panem. Pan jeszcze ostrzega. Gotowy może być tylko ten, który trwa w Chrystusie i wydaje owoc. I gdy Pan ostrzega, to znaczy, że mówi, nie chcę cię zaskoczyć. Tutaj wspomniane, jeżeli się nie upamiętasz, wtedy przyjdę i nie dowiesz się, o której godzinie cię zaskoczę. Jeżeli człowiek mimo tych napomnień nie upamięta się, nie zacznie poddawać się Panu, Pana woli, nie zacznie pokuty oczyszczającej od zła, które zaczął czynić czy zaczęła czynić, to wtedy Pan nie powie ci, kiedy przyjdzie. Ale jeśli człowiek się ogarnie i zacznie czuwać, zacznie być trzeźwy, zacznie modlić się i czynić to, co wie ze Słowa Bożego, wtedy te prawdziwe Boże Słowa będzie pracować w człowieku i da mu więcej możliwości i więcej sił do pokonania wroga, który chce usypiać. Zobaczcie, jak ludzie mogą zasnąć, zapominając, że przecież do wieczności idziemy i to, co uczynimy w Chrystusie, pójdzie za nami, aby być świadectwem, że należeliśmy do Pana, albo to, co nie uczyniliśmy, a uczyniliśmy z cielesności, jeśli nie jest oczyszczone, pójdzie za nami, żeby sprzeciwić się temu, abyśmy mogli być w wieczności z Bogiem. Bądźmy trzeźwi, bądźmy czujni. Pilnujmy szat naszych. Nie dajmy sobie ich brukać jakimiś tam wymysłami dzisiejszej łatwej Ewangelii czy przyjmowania każdego człowieka, który tylko powie, jestem wierzącym. Może nie do końca praktykującym. Jak to można być wierzącym, nie praktykującym? Człowiek, który wierzy, że zapłatą za grzech jest śmierć, a z łaski jest zbawienie w Jezusie Chrystusie, byłby niepraktykującym? Chodziłby sobie jak chce i nie myślał o tym, że przecież to jest cudowne, że Bóg to otworzył przed nami. 1 Tesaloniczan, 5 rozdział. Chwal duszo Pana, chwal Go prawdziwie, należ do Niego, nigdy nie zasypiaj. Trwaj w trzeźwości, w uczciwości. I tu czytamy w tym 5 rozdziale od 1 wiersza, o czasach i porach, bracia, nie ma potrzeby do was pisać. Sami bowiem dokładnie wiecie, iż dzień pański przyjdzie jak złodziej w nocy, gdy mówić będą pokój i bezpieczeństwo, wtedy przyjdzie na nich nagła zagłada, jak bóle na kobietę brzemienną i nie umkną. Wy zaś, bracia, nie jesteście w ciemności, aby was dzień ten jak złodziej zaskoczył. Wy wszyscy bowiem synami światłości jesteście i synami dnia. Nie należymy do nocy ani do ciemności. Przeto nie śpijmy jak inni. Nie śpijmy jak inni, lecz czuwajmy i bądźmy trzeźwi. Albowiem ci, którzy śpią, w nocy śpią. A ci, którzy się upijają, w nocy się upijają. To znaczy, że jeżeli chrześcijaństwo zeszło w senność, to znaczy, że oni zeszli w ciemność, bo w ciemności się zasypia, za dnia się nie zasypia, w światłości się chodzi i człowiek jest zwycięzcą. Mówimy o duchowym zasypianiu. Bo jeśli śpimy fizycznie, a duchowo jesteśmy trzeźwi i czujni, to nadal jesteśmy tymi, którzy nie śpią. Ciało musi odpocząć. Duch zawsze jest odpoczęty w Panu. My zaś, którzy należymy do dnia, bądźmy trzeźwi, przywdziawszy pancerz wiary i miłości oraz przyłbicę nadziei zbawienia, gdyż Bóg nie przeznaczył nas na gniew, lecz na osiągnięcie zbawienia przez Pana naszego Jezusa Chrystusa, który umarł za nas, abyśmy czy czuwamy, czy śpimy razem z Nim żyli. Wygrywajmy to, bądźmy prawdziwi, korzystajmy z tej łaski Bożej, ze Słowa Bożego i z tego, że Bóg cały czas na ziemi będzie wzbudzać, nawet na końcu tych dwóch proroków, o których czytamy, którzy umartwią tą ziemię swoimi czynami, słowami, które wypowiadają, prawdą. Kiedy ta ziemia cała potrzebuje kłamstwa, pocieszenia kłamliwego, będzie dobrze, ziemianie, nic wam się nie stanie. Raptem tych dwóch zjawia się i mówią zupełnie co innego. Jak ludzie się będą cieszyć, kiedy tych dwóch zginie. Jak będą stworzeni, gdy zobaczą, że oni wstają.
aby iść do Pana. Pamiętaj, wykorzystaj czas, wygraj bitwę. Dwóch będzie w jednym łożu. Jeden będzie wzięty, drugi zostawiony. Razem chodzili, małżeństwo na zgromadzenia, śpiewali Bogu. Wszystko robili razem, tylko jeden pilnował się spraw Bożych i żył codziennie w bojaźni, szacunku, wypełnianiu woli Bożej, a drugi sobie marnował swój czas na lekkomyślność gdzieś. W zgromadzeniu będzie wielu ludzi, lecz niewielu będzie wybranych, którzy pójdą do Pana. Bo wielu sobie myśli, jak sobie lekko pożyć. Jak żyć w zakłamaniu i czuć się w porządku? Przecież nie chodzi o to, że masz żyć dla mnie, czy ja dla ciebie. Mamy żyć dla Pana. A dla Pana żyć to jest w czystości żyć, bo dla człowieka jakiegoś takiego czy takiego to można żyć tak, jak ten człowiek chce. Mi wystarczy tylko, że się uśmiechniesz, już będzie fajnie. A Pan mówi, uśmiechaj się, ale w czystym uśmiechu serca. Dla mnie wtedy to będzie piękne. Jeszcze parę miejsc. Psalm 106, wiersz 3. Szczęśliwi, którzy strzegą prawa, w każdym czasie wykonują sprawiedliwość. Szczęśliwi, którzy strzegą prawa i w każdym czasie wykonują sprawiedliwość. Tak mówi prawda. Szczęśliwi ludzie. Pilnuj tego. Czytasz Biblię, pilnuj tego, co czytasz. Bądź wykonawcą, tak jak było wspomniane. Nie tylko słuchaczem, który zaraz zapomina, o czym było mówione. Bądź wykonawcą Bożej woli. Policz sobie, gdzie jest położony ciężar przez Pana Jezusa Chrystusa i przyłóż rękę do Jego pługa. I nie oglądaj się wstecz, patrząc gdzie indziej. Bo wtedy nie zrozumiesz w ogóle chrześcijaństwa. Co to znaczy umrzeć, aby żyć? 34 psalm, wiersz 2. Będę błogosławił Pana w każdym czasie. Chwała Jego niech będzie zawsze na ustach moich. Pamiętaj, bracie i siostro, błogosław Pana w każdym czasie, dogodnym czy niedogodnym, trudnym czy łatwiejszym. Błogosław duszo moja Panu. Za co? Za to, żeś mi otworzył umysł i serce i mogę rozumieć Twoją prawdę, że mogę rozumieć, co to znaczy, żeś dał mi Syna swego, abym ja mógł żyć, żebyś Ty mógł żyć. Pomyśl sobie, czy chcesz ułatwiać sobie życie chrześcijańskie, czy chcesz przyjąć trudność życia chrześcijańskiego, ale w tej trudności jest obecność Pana zawsze. Czy chcesz się nauczyć dyscypliny, o którą się modlimy, Chrystusowej? Czy chcesz się nauczyć lekkomyślności Chrystusowej? Czy chcesz pomóc innym przez swoje posłuszne Bogu życie, żeby ich przyciągać do Boga? Czy chcesz przez swoje nieposłuszeństwo pokazywać innym, że można tak żyć i też będziesz w wieczności? Chcesz być prawdą, światłością? Czy chcesz być zaciemnieniem? Jezus jest światłością. I mówi, wszyscy, którzy do Niego należą, mają być światłością. Nie chowa się światła. Światło ma świecić, aby wskazywać innym wspaniałość Boga, wspaniałość Boga. Do czego dochodzi? Ludzie tracą czas na mrzonki, na różne rzeczy, pokrzepiają swoją duszę tymi wymysłami światowymi, żeby dusza była spokojniejsza, zaspokojona jakoś. Jeśli Pan cię nie zaspokaja, to będziesz musiał czy musiała szukać zaspokojenia gdzie indziej. Ale jeśli Pan cię zaspokaja i wszystkim jest Pan dla ciebie, to ty nie zostawisz Pana dla mrzonek. Psalm 62, wiersz 9. Ufaj Mu. Narodzie, w każdym czasie wylewajcie przed Nim serca wasze. Bóg jest ucieczką naszą, Sela. Bóg jest ucieczką, nie ma gdzie indziej. Póki On jest i póki On zachowuje trzeźwość pośród nas, dopóty będą głoszone Boże słowa i będą ludzie, którzy będą przez te słowa pokazywać Boże zbawienie, Bożą rzeczywistość. Ci ludzie będą atakowani przez wielu wierzących ludzi. Tak jak Pan był atakowany.
Będzie podważana ich autentyczność, będzie podważane ich prawo do tego, by wymagać od innych posłuszeństwa. Przecież pamiętacie, jak było podważane prawo apostoła Pawła do tego, żeby oni się słuchali tego, co on do nich mówi. On mówi, zmierzę się z tymi, którzy wam to mówią. I się wtedy okaże, czy oni żyją w mocy Chrystusowej, czy tylko w pustym gadaniu. Życie Pawła pokazywało moc zbawienia. To jest najlepszy obraz zbawienia. Życie, które jest prawdziwe. Pamiętaj, to jest wieczność z Bogiem albo bez Boga. Nie ma innego miejsca dla nas ludzi. Są tylko dwie drogi. Pamiętaj o tym, idąc przez to swoje życie, że albo idziesz wąsko, należąc do Pana Jezusa i żyjąc w Bożym działaniu, albo idziesz szeroko, gdzie ty sobie pozwalasz na osobiste życie według tego, co uważasz za ważne. Pamiętaj, twoja ważność i moja ważność straciła wartość, kiedy zgrzeszyliśmy. Byliśmy ludźmi, którym Bóg dał władzę nad wszystkim. Straciliśmy ją przez grzech. Zobaczcie, jak ona jest wykorzystywana dzisiaj we wredny sposób. Władca przyszedł, Jezus Chrystus z nieba. Jego władza jest najważniejsza. Ciesz się Panem, raduj się, ale pamiętaj zawsze o tym. Bądź Mu wiernym, bądź wierną. Nie zmieniaj Bożego Słowa, nie odwracaj tego. A jeżeli będziesz widział, jak na twoich oczach, w twoich najbliższych będzie wstępował diabeł, może w ojca, może w matkę, może w syna, może w córkę, to wtedy też doświadczysz, kogo bardziej miłujesz. Lepiej, żeby do tego nigdy nie doszło. Dlatego pilnuj lepiej swego domu. Pilnuj siebie samego. Pilnuj siebie samej. Żebyś to ty nie był tymi drzwiami dla diabła. Ale Słowo Boże mówi, że tak będzie i tak będzie. I tak się dzieje. Obłęd, który dzisiaj widzimy, że tak łatwo wielu wierzących ludzi przyjęło kłamstwo, żeby doznać uciechy ciała. Żeby ludzie mogli sobie teraz swawolić, to trzeba było przyprowadzić zakłamaną Ewangelię. To skoro widzicie, że to się na oczach naszych dzieje, to znaczy, że to się kończy. Pilnujmy więc prawdy. Wszyscy jej pilnujmy. Nie liczmy na to, że ktoś tylko będzie pilnował. A gdy będziesz widzieć, jak się ona wypełnia, tym bardziej umocnij się w Panu i powiedz, Panie, każde Twoje słowo jest prawdziwe i Ty poślesz obłęd na wszystkich, którzy nie mówią prawdy. Bez względu na to, kto to jest. I nigdy nie myśl sobie, że kiedy to się będzie działo, to nie myśl sobie, to jest jakieś dziwne chrześcijaństwo. Lepiej uciekać od takiego chrześcijaństwa. Nie. Diabeł w ten sposób próbuje odepchnąć tych, którzy chcą się ratować. Wtedy zobacz, że twój Chrystus jest prawdziwym nauczycielem. Że każde jego słowo musi się wykonać, bo jest Panem i Bogiem naszym i życiem naszym. Wtedy wiedz, że Pan jest prawdziwy, jeszcze lepiej go się złap, jeszcze mocniej go się uchwyć, żeby wytrwać i żeby zobaczyć to wspaniałe miejsce chwały, dom Ojca, do którego są wezwani wszyscy, którzy są w Chrystusie Jezusie. Trwaj w Panu, bracie i siostro. Nie lekceważ czasu swego nawiedzenia. Im bardziej poznajesz Pana, tym bardziej jesteś odpowiedzialnym za to, co robisz. Wygraj tę bitwę dzięki Duchowi Świętemu. Amen.